W niedalekiej przyszłości wszczepiony mikrochip pozwala ludziom zmieniać swoje postrzeganie i widzieć siebie z idealną twarzą i sylwetką. Gdy ochroniarz zakochuje się w pięknej baristce, staje przed trudnym wyborem między utrzymywaniem pozorów a zaakceptowaniem swojego prawdziwego ja. W klinice Reality Vincent pomyślnie przechodzi procedurę implantacji mikrochipu, zostawiając małą bliznę na karku. Siedząc na krześle, komputer instruuje mężczyznę, by nacisnął na dłoń, aby aktywować interfejs chipa. Naciska więc lewą dłoń prawym kciukiem, a program pyta, czy chciałby rozpocząć 12-godzinną aktywację. Chętny do rozpoczęcia, Vincent klika przycisk, a komputer wita go w społeczności Reality. Dodaje, że od teraz wszyscy członkowie wyposażeni w chip mogą zobaczyć nowy wygląd mężczyzny, a on może zobaczyć ich. W ramach ostrożności przypomina się, że implant aktywuje się tylko na 12 godzin, ponieważ mózg musi odpoczywać przez pozostałe 12. W całym mieście olbrzymie billboardy wideo z procedurą Reality pokrywają boki budynków, sugerując, że operacja, którą przeszedł Vincent, jest dość powszechna. Później, w łazience swojego mieszkania, mężczyzna stoi przed lustrem i wpatruje się w swoje domyślne odbicie, twarz i sylwetkę wysokiego, przystojnego mężczyzny. Jego punkt widzenia ujawnia, że implant pozwala noszącemu widzieć siebie jako idealną wersję atrakcyjnej osoby. Sugeruje to również, że osoby, które przeszły procedurę, to ludzie zmęczeni swoim przeciętnym wyglądem i ciekawi, jak to jest żyć jako konwencjonalnie atrakcyjna jednostka. Obserwując swoje odbicie, dotyka klatki piersiowej i brzucha i zdaje sobie sprawę, że chip zmienia również jego zmysł dotyku, pozwalając mu poczuć muskularne ciało. Następnie Vincent naciska dłoń, aby otworzyć interfejs chipa i przegląda różne opcje twarzy. Niektóre mają bardziej wyrzeźbione szczęki, inne różną długość włosów, ale każda z opcji jest przystojna, co utrudnia mu wybór. Ostatecznie wybiera tę z zaczesanymi do tyłu ciemnymi włosami. Następnie przewraca instrukcje i używa palców, aby cyfrowo zmienić rozmiar swojego ciała. Kiedy jest zadowolony z wyglądu, Vincent przechodzi do głosu i wybiera jeden głębszy niż jego własny. Mężczyzna rzuca ostatnie spojrzenie na swoją nowo dostosowaną twarz i ciało, po czym klika przycisk, aby zapisać ostateczną konfigurację. Później tej nocy Vincent ma problemy ze snem, więc siada na łóżku i widzi swoje przystojne odbicie w oknie. Nagle program informuje go, że osiągnął limit 12 godzin. Następnie przechodzi do salonu i dostrzega swoje normalne odbicie w lustrze. Ponieważ nie może zasnąć, zakłada kaptur i wychodzi na balkon, mając nadzieję, że zaczerpnie świeżego powietrza. Na balkonie obok niego widzi swoją sąsiadkę słuchającą muzyki w słuchawkach i rysującą na kartce papieru. Kiedy kobieta wyczuwa, że na nią patrzy, odwraca się w jego stronę, więc Vincent odwraca wzrok i nieśmiało wraca do mieszkania. Następnego dnia mężczyzna aktywuje chip, gdy opuszcza budynek i kieruje się bezpośrednio do pobliskiej kawiarni. Kiedy nadchodzi jego kolej na złożenie zamówienia, jest zaskoczony urodą blondynki baristki Stelli, która okazuje mu wzajemne zainteresowanie. Przez kilka sekund są oboje zauroczeni sobą, co skłania menedżera do popędzania ich, ponieważ ludzie czekają w kolejce. Vincent mówi, że chce jedną kawę, a gdy baristka przygotowuje jego zamówienie, widzi bliznę na jej karku, co ujawnia, że ona również ma implant. Kiedy Stella wręcza paragon, mężczyzna dotyka jej palca, wprawiając ją w zakłopotanie. Po naciśnięciu kciukiem na urządzenie, aby zapłacić za kawę, baristka dziękuje mu, a oni wymieniają długie spojrzenie, żegnając się. Na zewnątrz Vincent widzi, że Stella napisała swoje imię i numer telefonu na odwrocie paragonu, ku jego radości. Następnie, obserwując ludzi spacerujących po chodniku, zauważa konwencjonalnie atrakcyjnych mężczyzn i kobiety, którzy według niego również przeszli procedurę Reality. Później mężczyzna melduje się w pracy, gdzie pracuje jako ochroniarz i kiedy przeciąga kartę identyfikacyjną, on i jego współpracownik Herve nie rozpoznają się nawzajem. W końcu obaj zdają sobie sprawę, że mają wszczepiony chip i Vincent dopiero teraz widzi zidealizowany wygląd swojego przyjaciela. Tego wieczoru wysyła Stelli wiadomość z zaproszeniem na kolację. Ona natychmiast przyjmuje i pyta, czy jest dostępny dzisiaj wieczorem. Jednak gdy ochroniarz sprawdza program, dowiaduje się, że jego następna aktywacja będzie dopiero za 10 godzin. Kłamie więc, mówiąc baristce, że ma już plany na wieczór i sugeruje, aby umówili się na randkę jutro. Podczas randki para spędza godziny, ciesząc się swoim towarzystwem. Vincent pyta Stellę, czy kiedykolwiek była w operze, a ona odpowiada, że nigdy nie była, ale chętnie by poszła.
Gdy kelnerka wręcza im rachunek, mężczyzna żartuje, że powinna napisać na nim swój numer telefonu, tak jak zrobiła to baristka. Po posiłku Stella mówi, że zna miejsce, do którego mogą pójść na ostatniego drinka. Później para kieruje się do ukrytego wejścia na końcu ciemnej uliczki, gdzie ochroniarz przy drzwiach skanuje ich chip, zanim pozwala im wejść. Gdy Vincent idzie wąskim korytarzem, widzi piękne kobiety i przystojnych mężczyzn mijających go. W środku klubu ochroniarz zakłada, że wszyscy tańczący i dobrze się bawiący ludzie również przeszli procedurę reality na podstawie ich wyglądu i blizn na karkach. Następnie spotyka mężczyznę, który wygląda dokładnie jak on, co sugeruje, że w programie jest ograniczona liczba opcji, co sprawia, że można spotkać kogoś, kto wybrał tę samą twarz. Kiedy dogania Stellę, mówi jej, że kupi im drinki. Jednak gdy podchodzi do baru, inny gość przypadkowo uderza go butelką w głowę, a Vincent upada na podłogę. Sekundy później wstaje, ale chip zaczyna się psuć, przez co widzi prawdziwy wygląd barmana. Z powodu awarii systemu program inicjuje odliczanie do dezaktywacji, które trwa 20 sekund. Obawiając się, że wszyscy zobaczą jego prawdziwą twarz, przerażony mężczyzna szybko przedziera się przez tłum w poszukiwaniu łazienki. Wchodzi tam na kilka sekund przed końcem odliczania, a gdy licznik dochodzi do zera, widzi swoje normalne odbicie w lustrze. Na ścianie zauważa wiele naklejek z napisem Last Longer. Słysząc kogoś w jednej z kabin, natychmiast opuszcza lokal. Tymczasem zdezorientowana baristka z niepokojem przeszukuje parkiet, zastanawiając się, gdzie zniknął jej towarzysz. Później tej nocy, w swoim pokoju, Vincent ponownie ma problemy ze snem, więc zakłada kaptur i wychodzi na balkon. Mężczyzna widzi, jak sąsiadka kontynuuje ten sam rysunek, który zaczęła kilka nocy temu. Gdy kobieta wyczuwa jego spojrzenie, odwraca głowę, a on niezręcznie udaje, że na nią nie patrzył. Następnego dnia ochroniarz opiera się o poręcz balkonu, rozmawiając przez telefon z przedstawicielem obsługi klienta reality. Wyjaśnia, że poprzedniej nocy doszło do awarii systemu i chciałby, aby to naprawili. Podaje więc numer swojego chipa i pełne imię, aby mogli zająć się jego problemem. Sekundy później zauważa, że wiatr zdmuchnął rysunek sąsiadki do rynny w pobliżu jego balkonu, więc podnosi go. Uśmiecha się, widząc skończoną ilustrację przedstawiającą smoka gwałtownie odgryzającego głowę mężczyźnie w garniturze. Myśląc, że sąsiadka może chcieć odzyskać rysunek, Vincent składa kartkę na pół i wciska ją między dwa patyki na jej doniczce, aby wiatr jej nie zdmuchnął. Ponieważ czuje się okropnie, że opuścił klub bez poinformowania Stelli, mężczyzna wraca do kawiarni i prosi ją o szansę, aby się zrehabilitować. Jednak zirytowana baristka ignoruje jego prośbę i traktuje go jak zwykłego klienta, chcąc wyraźnie dać do zrozumienia, że zranił jej uczucia zeszłej nocy. Kiedy płaci za zamówienie, Stella zimno żegna się z nim i odchodzi. Na zewnątrz, mężczyzna wyciąga kubek kawy z papierowej torby i ku swojemu zdziwieniu widzi, że Stella napisała na nim wiadomość, w której akceptuje jego przeprosiny. Podczas następnej randki ochroniarz i baristka dzielą się namiętnym pocałunkiem na środku ulicy. Nagle kobieta wyczuwa, że jej chip daje sygnał, ostrzegając, że zostało jej tylko 10 minut przed dezaktywacją programu. W panice Stella mówi, że musi iść, ale Vincent chwyta ją za rękę i proponuje, żeby spędzili noc jako swoje prawdziwe ja. Kobieta jednak wyraźnie nie jest gotowa na taki krok w ich rozwijającej się relacji, więc przeprasza, mówiąc, że nie może tego zrobić, po czym ucieka. Tej nocy ochroniarz przewraca się w łóżku, nie mogąc zapomnieć o wcześniejszych wydarzeniach. Następnego dnia Herve pokazuje Vincentowi świeże nacięcie na plecach, które wygląda, jakby nie zostało zszyte przez chirurga. Mężczyzna cofa się na widok, więc przyjaciel wyjaśnia, że wczoraj miał odblokowany chip. Dodaje, że teraz jest aktywowany 24 godziny na dobę i nie jest już ograniczony 12-godzinnym limitem. Następnie przesuwa kartę Last Longer w stronę Vincenta i mówi, że procedura kosztuje tylko 40 lub 50 euro. Tej nocy ochroniarz otrzymuje wiadomość od Stelli, że musi odwołać ich randkę do opery, ponieważ pomyliła swój harmonogram aktywacji. Jej wiadomość jeszcze bardziej utwierdza go w przekonaniu, że kobieta wciąż nie jest gotowa na to, by zobaczyli swoje prawdziwe twarze. Potem kładzie się na łóżku, trzymając kartę nad sobą i rozważa odblokowanie swojego chipa. Pewnej nocy Vincent zaprasza Stellę do swojego mieszkania po przejściu nielegalnej procedury. Kobieta mówi, że wreszcie jest szczęśliwa, bo mają cały czas świata. Jednak gdy baristka zapala światło, widzi prawdziwą twarz mężczyzny.
Z przerażeniem i zmieszaniem Vincent wykrzykuje, że ludzie, którzy odblokowali jego chip, pozostawili niewłaściwy wygląd i teraz utknął z własnym, normalnym wyglądem, mimo że wciąż może widzieć piękne wersje innych ludzi. Mężczyzna krzyczy z przerażenia, boi się, że długa blizna na plecach była na nic. Nagle Vincent budzi się z koszmaru, a po dotknięciu pleców oddycha z ulgą. Aby się uspokoić, wychodzi na balkon, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Sąsiadka dziękuje mu za zwrócenie rysunku, a on niezręcznie ją komplementuje, plącząc się w słowach. Sekundy później Vincent pyta kobietę, czy chce iść z nim do opery, skoro ma już bilety i nie chce, żeby się zmarnowały. Później radosna para wraca do mieszkania, a ochroniarz obraca ją wokół własnej osi. Chociaż oboje wyraźnie się sobie podobają, ich wzajemna nieśmiałość skłania ich do powiedzenia sobie dobrej nocy, zanim każdy z nich wraca do swojego mieszkania. Chwilę później oboje wychodzą na swoje balkony i żartobliwie się witają. Nagle poryw wiatru zrzuca rysunki kobiety ze stołu, więc ta rzuca się, aby je złapać. Wtedy Vincent zauważa ilustrację swojego odpowiednika z reality i zastanawia się, dlaczego sąsiadka wybrała, by go narysować. Kiedy kobieta schyla się, aby zebrać kartki, ochroniarz dostrzega bliznę na karku. Telefon sąsiadki zaczyna dzwonić, a kiedy odwraca się, widzi, że Vincent trzyma swój. Mężczyzna zadzwonił na numer Stelli, a wyraz twarzy kobiety jasno potwierdza, że ona i baristka to ta sama osoba. Ostatecznie oboje uświadamiają sobie, że przez cały ten czas, mimo że bali się pokazać swoje prawdziwe oblicza, nigdy nie potrzebowali chipów, aby nawiązać autentyczną więź i rozwinąć romantyczne uczucia do drugiej osoby.